Wracamy do dziadka. Wracamy do dziadka, no właśnie. Religijny pan nie był. Ty. Nie byłeś religijny. To jakim Żydem byłeś? Co to? Jeżeli nie religijny, co to oznacza? To znaczy, że mój pradziadek był bardzo religijny, jego ojciec prawdopodobnie był bardzo religijny, mój dziadek, dentysta w Łęczycy, mój ojciec już nie był. Moja matka już nie była. A co się takiego stało, że już nie przyjechał? No po prostu doszli do... Mój ojciec skończył studia, wyjechał do Warszawy na Politechnikę i też doszedł do wniosku, że religia jest czymś, co dzieli Żydów od Polaków. Uznał, że jeżeli on nie będzie religijnym Żydem, to on znajdzie, ponieważ nie może znaleźć przyjaciół wśród religijnych Polaków, ponieważ jest oskarżony jako religijny Żyd o zabójstwo, morderstwo Jezusa Chrystusa, co Pana było tak naszego. Oczywiste? Absolutnie, to była pierwsza rzecz, oczywiście. To jest pierwszy kanon antysemityzmu, który dopiero przez Jana Pawła został formalnie odwołany. Oczywiście były głosy już jakieś, na pewno przez lata, jak uzasadnić zazdrość wobec Żyda, któremu się powiedzmy lepiej powodzi. Jak uzasadnić to, że niby Żyd ma oszukiwać? Dobra, ale ten pana no dlatego, że oni są ludźmi gorszymi, nieistniejącymi. Tak jak powiedziałaś, że oni na przykład nie ratują się w ogóle, to znaczy, że są jakimiś podludźmi, bo my wiemy, jak się ratować z opresji, a oni idą jak owce zażynane do tego. To jest element antysemityzmu. Oszukują w interesach, są nieuczciwi. W Polsce się mówiło, zamiast oszukać, ożydzić kogoś, czyli oszukać. Na szczęście tego już nie znam. Nawet ten kontakt, który wkładasz do elektryczności, żeby rozdzielić prąd na wiele części, nazywał się Żydek. Dlatego, serio? Tak, nie złodziejka? Złodziejka też. Niektórzy mówili złodziejka, niektórzy mówili Żydek. Ale ponieważ Żydek był złodziejem, więc od złodziejki do Żydka nie była to, że ja siedzę tutaj koło ciebie, to jest tylko dlatego, że mój ojciec, jak w moim filmie widziałaś, nie tylko postanowił mnie nie obrzezać, żeby nie dać mi śladu żydostwa, dzięki temu ja mogłem się ukrywać i nie moja żydowskość, która polegała u chłopców na obrzezaniu, nie byłaby demonstrowana, ale również ludzie, którzy się mną zajmowali w dużym stopniu, byli właśnie tymi niereligijnymi Polakami, chociaż na końcu przez ostatnie 2 lata to byli księża. Czyli w zasadzie w moim życiu ludzie, którzy szlachetni w moim życiu, byli z jednej strony prawdziwymi religijnymi katolikami, a z drugiej strony ateistami. I to jest cały ten problem polskiego społeczeństwa w czasie wojny, że masz te małe grupy ludzi, którzy są szlachetni, inni, którzy są podli, a w środku masz wielką masę, która jest antysemicka, ale nie robi nic konkretnego przeciwko Żydom, bo jednak to jest grzech. Jednak to jest grzech. Ale cicho, jak widzą, że Żydka ktoś zabrał, że wyeliminował, że ktoś nie protestuje. Kozią ofiarę, no wiem, słuchaj, no tarcza, jak ja, no, miecz, no, no jak to jest sprawa inności. No, rozumiesz, nieszczęście. Ale, momencik, ale inności. Przecież Żydzi żyli na tych samych ulicach. No tak, ale wyglądali zupełnie inaczej, mówili innym językiem, mieli inną dietę. To czym jest ta żydowskość, zapytam jeszcze raz, dla pana wtedy i dzisiaj. Co to znaczy? Bo jeszcze oprócz religii, jeszcze jest kultura, jeszcze są jakieś wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jakieś... Tak, to wszystko jest. Jest jakaś taka domowa tradycja. Jest, wiesz, ja ci powiem, co ja mówię swoim dzieciom. No, moje żydostwo polega na tym, że ja jestem nosicielem historii Żydów. Czyli ja jestem the story of Jews. I to również dotyczy Żydów religijnych i niereligijnych i wszystkich. Dlatego, że ja nie mam żadnego wyjścia, żeby nie być Żydem, no ponieważ ja żyłem i żyję i będę żył, ja mam nadzieję w zmniejszający się sposób, w świecie antysemityzmu. Tak długo, jak długo istnieje antysemityzm, ja będę wyznaczony jako Żyd.
W Polsce Ludowej, kiedy był antysemityzm w 1969 roku, pewien sekretarz partii w Łodzi na pytanie towarzyszy, kto to jest Żyd i jak my poznajemy Żyda, odpowiedział: nie jest ważne, czy ktoś się uważa za Żyda, jest istotne, kogo my uważamy za Żyda. O! Partia. Ja jestem, jakby mówicie, celebrytą, tak? Gwiazdą, prowadzącym film, program na żywo, turniej miasta. Miasta rozgrywają ze sobą, i cała Polska to ogląda, bo to jest wielka parodia polskiego życia. Życie jest zgnuśniałe, ludzie są pod kierunkiem partii, a tu nagle w telewizji przez 2 godziny każdy z drugim współpracuje. Takie wyzwolenie prywatnej inicjatywy, humoru. To był taki Kuba Wojewódzki show. No i to rusza w całe miasta. Ostróda i Ława tu obok nas. Był taki wielki turniej. 20 tysięcy ludzi przed kamerami, mnóstwo konkurencji. Zapraszam do kadru. Też, oczywiście kadru. Oczywiście są tam... To twoja matka jest dentystką? Nie. Higienistką, dentystyczną? Nie, ale są różne kompulsje, obsesje. Mama ma obsesję na punkcie zębów. Amerykanie mają obsesję. I rozumiesz... No i na czele tych drużyn stoją sekretarze partii, ci miejscowi, wiesz, dostojnicy, którzy chcą ten kredyt wziąć na siebie, więc jedni wygrywają, drudzy przegrywają, odbywa się bankiet na końcu, kończy się ten, towarzysze partyjni się, tak, tamty się pocieszają, oni uciekają, się nieraz kłócą ze sobą, w każdym razie jest taki zwycięski w jednym z miast. I wszyscy się popili i wtedy w tym momencie sekretarz partii mówi tak, wstaje. Ale redaktor Marzyński to szczerze mówiąc na Polaka nie wygląda. Ale po pijaku. No rozumiem, out of the record oczywiście i to jest na jakiejś imprezie. No tak. W hotelu. Na to jakiś pierwszy sekretarz, jego zwierzchnik niezadowolony jest, bo to jest oczywiście zgrzyt. I mówi, no tak, dla mnie to, ja też tak się przyglądam i mnie się wydaje, że redaktor Marzyński wygląda na Włocha. No, bezpiecznie. Tak, na to ja, zamiast powiedzieć, dzisiaj bym powiedział, nie główcie się bardzo długo, bo ja wam od razu powiem, ja jestem Żydem. I my pochodzimy z basenu Morza Śródziemnomorskiego, więc oczywiście mam pewne rysy ciemne i tak dalej. Na co ja im wtedy mówię? No. Ja mówię, właściwie już blisko bardzo, panie sekretarzu, bo ja nie byłem partyjny. Ja mówię, ja właściwie mam coś wspólnego z Francją. A moja rodzina mieszka we Francji. A, no to już wiemy. No to Francuz. Rozumiesz? Uspokoili się? No absolutnie, bo to była niezręczna sytuacja. Także to jest do tego, to jest ta szeptanka, rozumiesz, że wszystko jest w porządku, ale ja miałem do mojego wyjazdu z Polski w 69 roku usta zamknięte jako twórca. Ja miałem sukces, filmy dokumentalne, telewizję, ale ja nigdy nie powiedziałem, kim ja jestem, ale jaka jest moja tożsamość. Te filmy nigdy nie były na ten temat. Nigdy, nigdy, nigdy. Żadnego nie było filmu. Żaden film nie powstał tak, jak powstają teraz, w którym... Który jest pierwszy taki Return to Poland, powrót do Polski, to 1981. Ten ze Stanów, który powraca, migracja, tak? No ja powracam w czasie Solidarności w 1981 roku, jak ja już przyjechałem po 14 latach, tutaj po raz pierwszy na... Po wygnaniu, można tak to nazwać? Ja się nie czuję wygnany. Ja w książce swojej piszę, że... Ja wygnałem Polskę ze swojego życia tak jak porzuconą żonę. Nawet chwilami żałuję, ale ja nie czuję się wygnanym. Wiesz, a ty mówisz, jak w tym wszystkim może się, jak w tym wszystkim można przeżyć. No. W taki sposób, w jakim Żydzi przeżywali przez wieki na całym świecie. Czym bardziej jesteś izolowana, czym bardziej odczuwasz antysemityzm, tym bardziej rosną twój talent i możliwości przetrwania. Na tym polega żydowska przedsiębiorczość, na tym polega chęć przetrwania. I na tym też polega Izrael teraz. Tym polega Izrael w jakimś innym wymiarze oczywiście, ale i to polega na tym, po prostu robisz wszystko,
żeby przeżyć, robisz układ taki, który ci pozwala normalnie żyć. Zapominasz o tym. Słucham? Znasz film Fanatyk z Ryanem Goslingiem? Nie. On tam na końcu, to jest pokrótce, film o człowieku, który ma, jest wyznania mojżeszowego, tak się wyznaje judaizm, ale jednocześnie w młodym wieku, w czasie buntu należy do takiej grupy nazistów, neonazistów w Ameryce, w Stanach. I z jednej strony ma, jest zakorzeniony bardzo mocno w tej religii, w tradycji, zna hebrajski, czyta Torę, robi to ukradkiem. Z drugiej strony w ciągu dnia idzie do synagogi i bezcześci zwoje Tory, tak? I idzie do kawiarni i mówi, do koszernej kawiarni, mówi, podaj mi jajko z mięsem. A jak ten kucharz nie chce, to go zaczynają tam okładać pięściami. Na końcu jest taka scena, kiedy zapraszają go na spotkanie takiej właśnie grupy politycznej, która się zbiera, żeby utworzyć nowy nurt nazizmu, czy tam neonazizmu, taki nacjonalistyczny. I on robi taki speech tam, jako młody chłopak. I mówi, jedynym sposobem, żeby zniszczyć Żydów i unicestwić, to nie jest urządzanie pogromów. To nie jest mordowanie, to nie jest nawet Holokaust. Trzeba otworzyć przed nimi drzwi, wpuścić do naszych domów, żeby się już maksymalnie zasymilować, żeby poczuli się już bezpiecznie, żeby już nie musieli uciekać, żeby już nie musieli się bać. I wtedy oni, wtedy możemy ich, bo oni się już rozproszą, stracą tą swoją tożsamość tą wspólnotę, która ich trzyma, to przetrwanie, o którym mówisz, i wtedy będziemy mogli ich dopuścić. To jest też charakterystyka tego, jak ten naród przetrwał. Nie oglądałeś tego filmu. Fantastyczny, uważam. Ja już jestem w takim wieku, że ja o życiu się z filmów nie dowiaduję. No tak, ja jeszcze nadrabiam. No dobrze, ale... Będziemy lepiej w kadrze wyglądać. Tak. Pamiętaj, że ja jestem z dziewczyną współczesną mi z moich lat. To nie podoba ci się ta rola? Nie, nie masz nic. Ja się bardzo szybko adaptuję. Adaptujesz.